Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, jestem też bardzo zaskoczony, że otrzymałem tak dużą liczbę głosów. No, przede wszystkim jest to też zobowiązanie do tego, że byśmy musimy razem współpracować dla dobra tego powiatu i wszyscy, że tak powiem. I mam nadzieję, że taka współpraca będzie. Ja przynajmniej będę starał się ze swojej strony, żeby ta współpraca była i żebyśmy wszyscy razem pracowali, bo powiedzmy, że ja zresztą mogę to powiedzieć z autopsji, tak, że pełni się tą, o pani starosta, czy pani Michoń, czy pani starosta Niedzielak, mogą powiedzieć, że no tą funkcję się pełni, tak, starostą się bywa, a powiat pozostaje dalej i możliwe, że w następnej kadencji ktoś przyjdzie następny, to po to musimy tak robić, żeby jak ktoś przyjdzie, żeby po prostu mógł tutaj w tym powiecie coś zrobić i żeby ten powiat, żebyśmy po sobie coś zostawili. No ja mam taką, bardzo długo się wahałem, jeżeli chodzi o wyrażenie zgody na kandydowanie na starostę i powiem szczerze, że nie do końca tak byłem przekonany do tej swojej kandydatury. No z paru względów też, bo pozycja moja jest też, proszę Państwa, bardzo słaba, bo nie jestem radnym, tak? No więc nie będąc radnym, to nie ma się takiej pozycji, jak się po prostu jest radnym i pełni tą funkcję, bo wtedy jest też już dodatkowo ten jeden głos. Ja jestem tutaj, no, można powiedzieć tak w cudzysłowie, oczywiście wynajętym urzędnikiem do pełnienia tej funkcji i tak traktuję tą rolę. No i mam nadzieję, że też odpowiedzialność będzie ta nasza wspólna co do tego, żeby ten powiat no, rzeczywiście funkcjonował dobrze, bo wiecie Państwo przecież wszyscy, że jest to powiat mały. Nie ma tutaj zbyt wielkich funduszy. Są tutaj trzy podstawowe takie funkcje, które no, głównie należą do... przepraszam, jak to jest, to mam tak tyłem, to tak trochę niegrzecznie. Są tutaj trzy takie funkcje w tym starostwie, które są przede wszystkim istotne i newralgiczne, no mianowicie jest to oświata, tak? Są to drogi i jest to szpital. I te trzy rzeczy, bo pozostałe to, proszę Państwa, no jest prawda też taka, że kto by nie był starostą, to pozostałe trzy rzeczy to zrobią pracownicy. Tak? No lepiej, gorzej, ale to będzie funkcjonowało, no bo zostanie to wypełnione i będzie to funkcjonowało po prostu i nie ma problemu. Natomiast jeżeli drogi, to jest też jest sprawa prosta. Jeżeli nie będzie pieniędzy z zewnątrz, to my tych dróg nie zrobimy. To jest sprawa oczywista, więc podstawa to jest tak, żeby starać się ze wszystkich możliwych źródeł i ze wszystkich możliwych dotacji ściągać te pieniądze na te drogi, bo wiecie Państwo, że powiat sam tego nie jest w stanie zrobić. Drugą sprawą to jest oświata. No i też są też dwie możliwości. Albo dyrektorzy, nauczyciele i też pedagodzy będą potrafili ściągnąć młodzież do szkół i zapewnią takie warunki, a też my swoją drogą jako Rada pomożemy w jakiś sposób, żeby te dzieci były tutaj i żeby były nabory, bo w tej chwili no jest tak, że subwencja idzie za uczniem. Nie będzie uczniów, nie będzie pieniędzy, a powiat, no wiecie Państwo, jaki jest powiat i jakie są pieniądze, więc albo będą te warunki, te dzieci będą pozostawały, nie będą uciekały do szkół. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie w zasadzie do liceum poza teren powiatu łosickiego to szły sporadycznie jakieś osoby, które traktowane były jako no, taki wybryk troszeczkę, w zasadzie decyzja taka nie bardzo uzasadniona, bo w zasadzie większość i liceum ogólnokształcące nasze było mniej więcej traktowane na poziomie Królówki czy Prusa. Takie były też jak gdyby przyjęcia na studia, bo były przecież egzaminy i ludzie dostawali się na studia. Więc tutaj też myślę, że gdyby się dało przynajmniej częściowo dorównać tym takim renomowanym szkołom, no to te dzieci by na pewno nie uciekały, tak? Zostawałyby tutaj. No i trzecia sprawa to jest szpital. No szpital do tej pory funkcjonował, powiedzmy, w miarę dobrze, według prostej zasady, tak? Że zostały przyjmowane osoby na diagnostykę
I po prostu były badania przeprowadzane. Jeżeli zgłosił się do lekarza rodzinnego, powiedzmy pacjent z bólem brzucha, no to zbadanie nie szło w kierunku, powiedzmy, zbadania jelita grubego, kolonoskopia i tak dalej.